Ekstraklasy Puszcza Niepołomice w roli gospodarza po raz pierwszy w historii zmierzy się na poziomie ligowym z najbardziej utytułowanym polskim klubem Legią Warszawa. Za chwilę pierwszy gwizdek. No nie nadążyliśmy za sukcesem. Gmina ma pewne procedury, których trzeba dochować. Stąd też to pewnie dłużej będzie trwało wszystko. Drzewo chyba nie jest problemem, bo dostawaliśmy licencję, jak ono tutaj sobie rosło. No jest ładne, stare i wysokie, więc jeżeli go się będzie dało uratować, to chcielibyśmy go uratować. Mamy trzy problemy, które trzeba będzie rozwiązać, żeby móc wrócić do Niepołomic. Jeden to jest ilość krzesełek, ilość miejsc i wybudowanie już takich wyższych, twardszych konstrukcji pod kamery. Ta środkowa będzie najwyższa konstrukcja, ponieważ tam też musimy zaplanować jakieś godziwe miejsce dla komentatorów. Chcemy, żeby to był jakiś kompromis, żebyśmy też nie likwidowali w całości placu zabaw, który jest za ogrodzeniem. Coś mi się pokopało jeszcze. Buty takie trochę nie bardzo, nie? Mamy to szczęście, może dla burmistrza Ptaka nie do końca jest to fortunne, ale zawsze wynik sportowy wyprzedza stan infrastrukturalny i często stawiamy go jako klub przed faktem dokonanym. Na pewno przebudowa drogi, na której się znajdujemy, najsłynniejszej chyba w Niepołomicach, ulicy Kłusocińskiego, która dzisiaj ma 3 metry i standard jest kiepski, zdajemy sobie sprawę. Natomiast no na dzisiaj mamy już jakiś wstępny projekt architektoniczno-budowlany. Co warto też podkreślić, to fajnie się zachowali właściciele tutaj tych nieruchomości przy drodze i też właściciele tej największej działki, na której będzie parking. Mamy wstępne zgody, mamy dogadane warunki. No, są to kibice, mieszkańcy Niepołomic w dużej części rozumieją problem i to, że szybko trzeba się wziąć za robotę. Ta się proszę skupić. Panie Bogdanie, bo ta pan będzie pytał, szukał. Wszyscy rozumiem, mają bileciki na puszczobusa, tak? Kto nie ma, to będziemy zaraz myśleć o tym. Kwestia jest taka. Dokładnie, w tej chwili wsiadamy do jakiego ktoś chce autokaru, ale nie ma być prawa, tak jak było na ostatnim meczu, że potem są przesiadki. Gdzieś u podstawy tego naszego ruchu kibicowskiego stwierdziliśmy, że możemy oczywiście przy naszej niewielkiej ilości próbować napinać wszelkie mniejsze czy większe muskuły i zgrywać się na nie wiadomo jakich panów trybun, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić, bo nie czujemy tego, tak? Przychodzimy tutaj na puszczę tak naprawdę dobrze się bawić. Przede wszystkim dobrze się zabawić. Zależy nam też na tym, żeby miasto jako samo miasto było rozpoznawalne na mapie Polski. Właśnie przez pryzmat też klubu, nie tylko zamku, nie tylko pięknego rynku, który mamy. Natomiast też właśnie przez pryzmat naszej bazy kibicowskiej, żeby każdy, kto pomyślał o Niepołomice, od razu przed oczami miał klub, ekstraklasę i fajnych kibiców. Zróbcie transparent tutaj do pana, chłopcy. Teraz jesteśmy już ubrani. 4-1 dla Puszczy. Nie ukrywam, że to zdarzenie było dosyć bolesne na początku. Wyciągamy wnioski. Przed meczem z Legią wcale bym nas nie skreślał, bo już często miałem wrażenie, że drużyny przed meczem z Puszczą Niepołomice w ciemno dopisują 3 punkty, a później tego żałuję. Mamy siłę w drużynie do tego, żeby z Legią zagrać o punkty. Dla nas już samo w sobie zagranie z Legią u siebie czy na wyjeździe będzie wspaniałą przygodą. Ja zawsze się śmieję przy takich meczach, że to może być albo klasyczne puszczowe 5-2 do przodu dla nas, albo dostaniemy w czambo brzydkie 0-2 i może być różnie, także nie wiem, oby do przodu. Jesteśmy w stanie pokonać ten zespół. Głęboko w to wierzę. Jesteśmy gotowi na mecz. Bo Puszcza to jest potęga, bo Puszcza najlepsza jest, bo Puszczy trzeba szanować. Bo Puszcza to MKS! Liczę na was, że jak na stali my wtedy niezły ogień, to dzisiaj ta buda odfrunie. Także nie ma jakoś tutaj dzisiaj zabawy, nie ma opieprzenia się. Jedziemy z tym!
kto drugą nie połowi zje! Puszcza! Kto żółto zielono barwy ma? Puszcza! Kto wygra me? Remis z legendarnym zwycięstwem dla nas, na pewno. Uważam, że to jest coś pięknego. 4 punkty mamy, zaczęło się od niewielkiej grupki, teraz jest coraz więcej i potrzeba tego wielkiego miasta, żeby coś się działo. Lubimy się dobrze bawić, tak? Puszcza się dobrze bawi, kibice się dobrze bawią, to przyciąga po prostu tak. Na stadion. Proszę pana, ja myślę, że przed meczem każdy z nas by śmiało w ciemno brał ten jeden punkt, także jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, to jest jeden punkt tabeli więcej, także bardzo się cieszymy, naprawdę bardzo się cieszymy. Szacun dla chłopaków, bo naprawdę zagrali fajny mecz, dali kawał serducha z siebie i zostawili na murawie dużo, dużo serca. Prawie, że mistrzem Polski bez mała, no także warto na ten remis zapracować. Elegancko wyszła sprawa, dobrze jest, trzeba się cieszyć. No. Dokładnie, cieszymy się, także Puszcza, Puszcza nie odpuszcza. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.